Witam Was serdecznie w 6. odcinku serii Zagrajmy w Uncharted Zaginione Dziedzictwo. Ja jestem Sarge i ostatnio w rozdziale 4 udało nam się niejako ukończyć pierwszy fort, ten na północy, czyli bodajże fort Siwy. Teraz będziemy się kierować tutaj nieco na wschód, w stronę tego znaku zapytania, ale oczywiście nie tylko, bo będę starał się również tutaj całą tą okolicę jakoś tak na północy, trochę na wschodzie będę chciał zwiedzać, by powoli ostatecznie kierować się na południowy wschód, gdzie mamy kolejny fort. Chociaż wątpię, szczerze mówiąc, czy w tym odcinku uda mi się już ten fort wyeksplorować. Raczej pewnie będzie to w następnym materiale, bo naprawdę jest to obszar bardzo duży do zwiedzania i to trochę zajmuje, żeby wszystko sobie sprawdzić. A na razie wracamy z Fortu Siwy. Uwielbiam skróty. Dobrze, że nie musimy wracać tą samą drogą. Tym razem ty tańczyłabyś z toporami. No właśnie, bo ostatnio pamiętamy, kurczę, jak Nadine się wysługiwała naszą główną bohaterką. To Chloe musiała tutaj zajmować się zagadkami, gdzie naprawdę było duże zagrożenie życia. A Nadine później sobie przechodziła, kurczę, po gotowym już. Ale do tego jesteśmy w grach przyzwyczajeni, że to gracz musi się oczywiście najbardziej wysilić, aby utorować sobie drogę. I proszę, faktycznie mamy do czynienia z fajnym skrótem. Tutaj było wejście. A my teraz wracamy do pojazdu i będziemy ruszać w dalszą drogę. Zostaje jezioro i wodospad. Zgadza się. Zbierajmy się stąd. Pogadacie sobie, drogie panie, czy nie? Ej, żeby nie było. Nie zamierzam w to wciągać Nathana Drake'a. Nie musisz się nim martwić. Miałam pewne obawy. Dlaczego w to weszłaś? Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Zwłaszcza, kiedy wszyscy czekają na twoją porażkę. Jasna sprawa, ale plus jest taki... To są jakieś plusy? No, kiedy ludzie mają niskie oczekiwania, o wiele łatwiej jest ich zaskoczyć. Jeśli o mnie chodzi, w tej branży i tak jest diabelnie ciężko. Trzeba wykorzystywać każdą okazję. No właśnie, ostatnio przecież się pojawił temat Nathana Drake'a i jego brata. Zawsze pracowałaś sama? W większości. A w jakim wieku zaczynałaś? Młodo. Szybko się nauczyłam, że trzeba umiejętnie manipulować ludźmi. I później zdobyć przewagę. To zbyt subtelne. Ja zawsze wolałam iść na konfrontację. Ach, co tam komu pasuje? Ej, poczekaj. Szlak tam się roi od żołnierzy. No właśnie, bo to, kurczę, jest to miejsce, które widziałem już poprzednio. No, raz się żyje. Tylko, że od drugiej strony wtedy. Próbuję właśnie tutaj się dostać. No i zobaczyć, czego tutaj ciekawego pilnują. Pooznaczać oczywiście wrogów. Dobra, przebiegnę tędy. Tu jest jeszcze jeden. Kurde, mógłby się tamten odwrócić, no. Dosłownie w idealnym momencie to zrobiłem. Nie. Tak jest. Czasem dobrze jest, kurczę, zaczekać chociaż chwilę. Nie wyrywać się od razu. Ale dobra, teraz będę musiał dostać się na górę. Bo mamy, kurczę, snajpera. Patrzcie, tu jest, widzę, skrzynka. Gdzie się chowasz? Tu jest jeszcze jeden. Nadine mi go oznaczyła. Wcześniej chyba nie był właśnie oznaczony. Nie mam tutaj też żadnego pistoletu z tłumikiem. Ale wiecie co? Teraz po prostu chyba dla odmiany bym postrzelał sobie z pozostałymi. Mamy karabin snajperski, więc wykorzystajmy to.
Oczywiście zostanę wykryty, ale biorę to pod uwagę. To będzie ciekawe. Pięknie. Zaraz zginie! Nie dajcie im uciec! Czarpiony! Pójdę naokoło! Jeszcze gdzieś mamy kogoś, tylko że chyba nieoznaczonego. Tu jest. Niech się tylko wychyli. I to chyba powinni być wszyscy, co? Czysto. Zobaczmy, co tu mamy. No właśnie, bo myślę, że czasem warto troszkę pozmieniać swoje podejście. Ja oczywiście bardzo się lubię skradać. Najchętniej przeszedłbym prawie że całą grę skradając się. Ale też i czasem chcę postrzelać, zwłaszcza jak teraz na przykład mamy taki rozdział, gdzie jest dużo eksplorowania, to myślę, że strzelanina w ramach urozmaicenia może być dobrym pomysłem w takim przypadku. A na skradanie jeszcze niejednokrotnie przyjdzie pora, więc spokojnie. Tymczasem tutaj chcę się dostać do tej skrzyni. To jest przecież kolejny rodzaj znajdziek w tej grze. O, i tutaj akurat jest pistolet z tłumikiem. Powrócę sobie do niego w takim razie. Bo ten standardowy, no to już był przeze mnie na początku gry wykorzystywany i na razie starczy. Rozglądam się, czy jest tutaj coś jeszcze. O, tam widzę, że Nadine jest przy jakiejś podniszczonej ścianie. Trzeba będzie ją sprawdzić. Tutaj też jest jakaś broń. Może właśnie sobie z nią będę teraz chodził. Zawsze to będzie coś nowego. Dobra. Tutaj zawsze na górę warto wejść, chociażby z tego względu, że z góry lepiej wszystko widać. Patrzcie, tam na przykład mamy kolejną skrzynię. Więc oczywiście ją spróbuję też otworzyć. No, a tutaj już chyba będzie wszystko. Chyba, że ewentualnie mogę jeszcze liczyć na jakiś skarb po tej stronie, ale na razie to nic za specjalnie nie widzę. Tak więc ja spróbuję tutaj dostać się do tej skrzyni. I też mogę liczyć na jakiś specjalny rodzaj broni. Zobaczymy. Dobra, co tym razem? Dwa granaty. Jeden można zabrać. I widzę, że mam też trofeum. A, tutaj widzę, że jest też granatnik, ale na razie pozostanę przy tej broni, którą sobie zabrałem. Bo granatnik, jak rozumiem, on normalnie mi zastąpi ten karabin tutaj. No właśnie, więc na razie nie chcę tego zamieniać. Na pewno jeszcze niejednokrotnie będzie moment, żeby zdobyć sobie granatnik. Zanotowane. Dobra. To oznacza, że tutaj mamy za tą ścianą prawdopodobnie kolejny żeton do zdobycia. Zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. Dokładnie. Twoi bracia i siostry już na ciebie czekają. Tak to wygląda. No i wracamy. A gdzie jest Nadine w ogóle? A, ona tutaj ciągle stoi. Chyba się nie obijałaś. Kolejny przepiękny żeton. Myślałem, że zabiorę tutaj granat, ale już jednak zabrałem oba, więc nieważne. Tutaj też jest strzelba, w razie czego. A w tamtą stronę bym już się wracał, gdzie byłem w poprzednim odcinku. Więc pozostaje tylko powrócić w takim razie do naszego pojazdu. No i kierować się w końcu do tego znaku zapytania. Bo to mnie też tutaj szczególnie ciekawi. To będzie główna atrakcja tego odcinka, jeśli chodzi o konkretne miejsca, które będziemy zwiedzać. Bo tak jak mówię, do fortu kolejnego raczej nie dotrzemy. Ale sprawdzimy, co też jest w tym miejscu oznaczonym znakiem zapytania, bo to też jakiś szczególny punkt. Czyli czekajcie, muszę w tę stronę jechać, troszkę odbić w lewo. Fajne jest to, że tutaj właśnie gra też nie prowadzi nas za rączkę,
Tylko musimy zerkać na mapkę, praktycznie jak w rzeczywistości, i orientować się w ten sposób w terenie. Tam, w ścianie klifu. Widzisz tę bramę? Jest w dobrym stanie. Okej, ale jeszcze zacznę od tych wież tutaj. Idziesz ze mną? Chętnie rozprostuję nogi. Super. To są też takie charakterystyczne punkty, które zawsze warto sobie zbadać. I proszę, mamy skarb kolejny. Tam z kolei widzę, że jest skrzynka. Pierścień łuczniczy z nefrytami. Też się całkiem ładnie prezentuje. Coraz częściej właśnie zaczynam znajdować takie skarby, które rzeczywiście skarbem można nazwać. Pyskajmy stąd. Jeśli chodzi o wartość i sam wygląd zresztą. Ciekawe, czy tutaj też na wieży coś jest. Nie było widać z daleka. Ale możliwe, że byłem za daleko. No ale nie, akurat tutaj niczego nie ma. W takim razie otwórzmy jeszcze tą skrzynię. I będziemy się już kierować tam, do celu. Kolejna minigierka. Tutaj jest ten punkt, który trzeba przytrzymać. I co tutaj ciekawego? Myślałem, że pistolet z tłumikiem, ale nie. Jakiś inny z lunetą. Jest też skarb kolejny. Tak samo granat. Zobaczmy tutaj. Miniaturowe działo z brązu. Proszę bardzo. No jest tu jeszcze pełno skarbów, jak widzicie po tych znakach zapytania. Jest co zdobywać. Ale myślę, że też będzie lepiej, jak już zdobędę tamten skarb, który będzie mi powiadamiał o kolejnych. Czekajcie, chociaż teraz wam tak pokażę trochę na sucho, jak się tym strzela. Można przybliżać. Tak, zdecydowanie coś mocniejszego. Aczkolwiek ja na razie jednak powrócę do pistoletu z tłumikiem. To jest broń, która zdecydowanie może się właśnie przydać na skradanie się. Dobra, tutaj się zatrzymam. I wejdźmy w końcu. Co to za miejsce? Cholera wie. Trudno powiedzieć, ale jest tutaj pięknie. Patrzcie tam. Ile małp. Fraser, chodź, zobacz. Co? Co się dzieje? Małpy. Widzę, że się cieszysz. Lubię małpy. Okej. Mogę też zrobić zdjęcie. W tamtych ruinach chyba coś jest. Tak, małpy. Oprócz małp. Nie widzę żadnego przejścia. Ja też. Rzeczywiście tam się dwa skarby świeciły. Jakoś tam się trzeba dostać, ale kurde, rzeczywiście ile małp tutaj w tym miejscu. Tak jakby one pilnowały tych skarbów. Mam nadzieję, że się na mnie nie rzucą i jak tam uda mi się przedostać. No bo tędy zdecydowanie rzeczywiście nie dam rady. Ale tu jest jakieś przejście, więc oczywiście z niego skorzystamy. Co my tu mamy? To mi wygląda na mapę tego miejsca, patrzcie. Popatrzmy. Też ci się wydaje, że to wygląda jak mapa? I to nasza mapa. Zaznaczę te miejsca na mapie. Okej, zobaczmy sobie. A, dobra. Rozumiem, czyli to jest miejsce, dzięki któremu mam teraz oznaczone lokalizacje wszystkich 11 żetonów. Więc teraz już nie muszę ich sam szukać, tylko już mam te lokacje pokazane i trzeba się tam tylko udać i zdobyć te żetony. Więc jak widzicie, jeszcze trochę ich pozostało i akurat jeden jest też tutaj, co ciekawe. Jest szpara akurat wielkości żetonu. Przetestujmy to. Kilka miejsc na mapie się zapełniło. Widzę. A jeśli znajdziemy wszystkie żetony? Zapełniły się te miejsca, gdzie oczywiście zdobyłem te żetony. Super. Popatrz na tę bransoletę.
Pewnie należał do jakiejś królowej. I tak, i to właśnie ta bransoleta ma taką specjalną właściwość, że jeśli ją zdobędziemy, to ona będzie nas powiadamiała o tym, że jesteśmy blisko jakichś kolejnych skarbów. Zarówno za pomocą sygnałów dźwiękowych, jak i wibracji w naszym padzie od PS4. Dlatego tak bardzo warto to zdobyć. Chyba najcenniejszy skarb w tej grze. A i teraz patrzcie, jak mam oznaczone już te miejsca na mapie, to tutaj nam nasza bohaterka tego nie zapisuje. Kolejny hojsalski żeton do kolekcji. Proszę bardzo, super. A co z tymi symbolami? Symbolami? Że co? O co chodzi? Tutaj wrzucam kolejny żeton, tak? Tak jest. Ale jakie symbole? A. Te postaci to pewnie hojsalscy królowie. W sumie 11. No to się zgadza. 11 królów i 11 żetonów. Każdy o innym symbolu. To jest zamknięte. Czyli można się tylko domyślać, że jak zdobędziemy te 11 żetonów i je tutaj wrzucimy, to wtedy dostaniemy skarb i całkiem możliwe, że nam się też to otworzy. To jest ten sam symbol, który był na tamtej wieży, na środku. Pomogą nam odnaleźć kieł? No raczej nie, ale... Łatwy zarobek, no tak. Właśnie. Dokładnie. Chodź, bierzmy się do roboty. Co by nie mówić, no kurczę, trzeba się oczywiście będzie tym zająć. Fajna sprawa. Hej, żadnych gapowiczów, sio! No, było tak fajnie. Chcesz, żeby narobiły na siedzenia? To było dobre. Te małpki tutaj próbowały nam zabrać się z nami. Nic nie widać. Ani nie czuć. Jedźmy. No, to lepiej dla was w takim razie. To teraz co? Gdzie jedziemy? Gdzie jest mój najbliższy jakiś cel? Tutaj. Albo na południe maksymalnie, albo trochę później na wschód. Dobra, na razie pojadę kawałek prosto. I zobaczymy, czy mamy tutaj w ogóle coś ciekawego. Jakieś właśnie bardziej charakterystyczne miejsca, cokolwiek. Tam się będę wracał. W to miejsce, gdzie już byłem. Tu jest właśnie ciekawe miejsce, które trzeba zbadać i to jest to, gdzie jest żeton. Tutaj mamy, widzę, słonia. A tutaj może coś ciekawego. Nie no, chyba nie za bardzo. Tu mógłbym się wracać, mniej więcej tam, gdzie byłem wcześniej. Tu kolejne miejsce charakterystyczne jakieś. Ogólnie sporo. Sporo tych rzeczy. Sporo ciekawostek, które powinny nas zainteresować. Czy mi się wydaje... Tak jest. Odsapnij sobie, zaraz wracam. Jasne, czekam. Wydawało mi się, że tu się coś świeci i faktycznie. Widzicie, no, zawsze, kurczę, przy takich charakterystycznych punktach mamy coś ciekawego. Tutaj hojsalska moneta. Nie jest to ten żeton duży. Ale też moneta wygląda fajnie. Może coś na górze jeszcze w takim razie, albo jakieś zdjęcie, cokolwiek. Powiem wam, że zdjęcia tutaj jest najtrudniej znaleźć w takich otwartych lokacjach. No bo ciężko akurat znaleźć ten punkt, gdzie takie zdjęcie można zrobić. No ale to się będę martwił pod koniec rozdziału, żeby wam ostatecznie pokazać te zdjęcia, te jakieś skarby, w drogę, które zdarzyło mi się pominąć. A tymczasem wjadę sobie tutaj, na dobry początek. To znaczy, zanim pojadę w tamtą stronę. Zaraz wracam. W porządku. Oho, tutaj już widzę znowu to miejsce. A nie, jednak mogę to sobie sprawdzić. Witam ponownie. Proszę bardzo. Tylko, że teraz już Chloe nie zapisuje tego na mapie, no bo nie musi tego zaznaczać, bo już ma zaznaczone. Patrzcie, tutaj znowu.
ale nie mogę tego sprawdzić, tak? Nie mogę tego zbadać. To mnie prowadzi w kierunku tamtego fortu na południowym wschodzie. Aha, to dlatego nie mogę tego zbadać, bo już też w tamtym kierunku inny taki posąg też był zwrócony. A zatem jakby nie patrzeć, nic nowego. Dobra. Patrzcie, tutaj można przyczepić linkę. Tylko, że nie stąd najwyraźniej. Wejdę w takim razie na górę. Tutaj chyba prędzej się uda. A, nawet widzę, że jest ustawione specjalne miejsce chyba. I teraz co? A, dobra. Chyba rozumiem, jak to zrobić. Musielibyśmy zeskoczyć chyba. I już! Wiwat fizyka! No też to było całkiem sprytne. Całkiem sprytnie zrobione. I proszę. Świetnie. Ej, a procedury? Oczyszczamy teren, zajmujemy pozycję i czekamy na Asaba. Niech ruszy tyłek. Jest gorąco jak w piekle, a cienia coraz mniej. Twoja wygoda na pewno jest jego głównym zmartwieniem. No, to uwaga, bo kurcze idą rzeczywiście. Hmm? Cholera, coś widziałem. A, zobaczyli już. Musisz się rozejrzeć. Jasne. Dobra, to w takim razie postrzelamy. Wykorzystamy sobie tę broń, którą zdobyłem. Masz coś? Pusto, możemy wracać. Ewentualnie mogliby sobie odpuścić. Ale patrzcie, tam zauważyli z kolei ten pojazd mój. Dobra, słuchajcie, wyeliminuję ich. Nieźle! No to jazda! Nie wygra! Czyli to jest taka broń, którą strzelamy pojedynczymi pociskami. I zadaje też spore obrażenia. Po wszystkim. To jak, znalazłaś tam coś? Bezcenny żeton. No, może nie bezcenny. Cenny żeton. Całkiem kurde fajna jest ta broń, ale żeby przetestować jeszcze jakąś, to wezmę sobie teraz tego Arrowheada. No i tutaj chyba będzie wszystko, na to wygląda, więc powrócę sobie rzeczywiście do pojazdu i skierujemy się tam. A, w sumie to jest teraz ten pojazd jeszcze. Ciekawe, że mi teraz, kurczę, wskazało tamto miejsce dopiero. Może już wcześniej zwracałem na to uwagę. To Nadine chyba mi tutaj przeparkowała, bo przecież wcześniej parkowałem z drugiej strony. Ale chcę zobaczyć w sumie jeszcze to. Daj mi chwilę. Pewnie, ta. Poczekam. Bo ciekawi mnie, czy przypadkiem znowu nie ma tutaj na ciężarówce na przykład skrzyni. A proszę. Właśnie to jest dość charakterystyczny punkt. Bardzo często na takiej ciężarówce mamy skrzynię. Nie wiem, czy wcześniej nie powiedziałem, że na skrzyni mamy coś. Może się pomyliłem. Mniejsza z tym. Małe przejęzyczenie, wybaczcie. Ale to spróbuję teraz otworzyć. Dobra, jeszcze jedna zapadka. Gdzie tu mamy? I gotowe. No proszę, znowu pistolet z tłumikiem, a więc mogę mieć dodatkowe naboje. 25. No, jest to dość cenna broń tutaj, w tym świecie widzę, bo rzadko spotykana tylko i wyłącznie w tych skrzyniach na razie. No ale dobra, najważniejsze, że mogę teraz podjechać sobie tutaj. Ile tych dzwonów tutaj. A patrzcie, to znowu jest podobne miejsce, jak to miało miejsce. Zaraz wracam. Przyjęłam. Wcześniej na południowym, nie, na północnym zachodzie. Jakież to cuda na nas czekają. No, z pewnością kolejny żeton oczywiście. Nie wiem, który to już, trzeba by było policzyć.
Ale mniej więcej połowę już chyba zdobyłem. Coś koło tego. Da się tym zadzwonić? Nie wiem. Trójkąt wciskam i nic się nie dzieje. Ale czekajcie. Może wystarczy strzelić. A, ale głośne. Jak zadzwoniłam, schował się jeden z prętów. A, chyba je kapuje w takim razie. Mamy te wszystkie dzwony tutaj. Po to, żeby je... właśnie w nie zabić. Pewnie w odpowiednim czasie. A więc spróbuję. Raz, dwa, trzy, cztery... Okej. To chyba powinny być wszystkie. Mam taką nadzieję. Jeszcze jeden. No proszę, więc to nie było trudne. Wskakuj do kieszeni, żetoniku. Tak to wygląda. Zawsze oczywiście ten sam symbol, co przed danym wejściem do pomieszczenia, gdzie możemy taki żeton znaleźć. To jest też już rzecz charakterystyczna, którą zauważyłem jakiś czas temu. Zobaczmy, jak to właśnie teraz wygląda. Ile ja tych żetonów mam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chyba. Czyli jeszcze 4 na to by wyglądało. I rzeczywiście 4 widzę jeszcze. No, problem w tym, że jak już zdobędę 4, to będę na południowym zachodzie i będę musiał później się wracać na północny wschód. Na koniec, na drugi koniec w ogóle mapki. Trzeba się pochwalić Nadine na koniec jeszcze. Nie mogłaś zrobić tego ciszej? Nie. Znalazłaś coś ciekawego? Czekaj, nic nie mów. Znalazłaś kolejny żeton. Bingo! A jak żeby inaczej? To chyba ulubione zajęcie Chloe tutaj, w tej okolicy. Ja myślę, że w tym momencie w takim razie zakończymy ten odcinek, jako że jesteśmy akurat w takim punkcie, że tutaj... moglibyśmy odtąd rozpoczynać naszą dalszą eksplorację, kierować się po kolejny żeton tutaj na wschodzie i później udamy się również do fortu z tym symbolem trójzębu, więc to jest plan na najbliższy materiał. Ja się z wami teraz żegnam. Jeśli wam się odcinek podobał, to możecie oczywiście zostawić kciuka w górę, piszcie też komentarze i oczekujcie na następne materiały. Cześć!